Cześć, Jarek Łuczak, firma Abarth Wrocław. Dziś przedstawiam Wam Lexusa. I nie hybrydowego, ale z gazem. 2 litry turbo, NX200 T z 2016 roku z dualnym systemem wtrysku benzyny. Jak sobie z tym poradziliśmy? Chcecie zobaczyć? Zapraszam do oglądania. Osiem lat temu, jak zaczynaliśmy montować instalacje gazowe do samochodów, były gaźniki. Nowością był jednopunktowy wtrysk benzyny. Później były wielopunktowe mechaniczne wtryski benzyny, co było kolejnym przeskokiem technologicznym również dla nas. Później były elektroniczne wtryski wielopunktowe. Później, żeby było jeszcze trudniej, na początku tego wieku wprowadzili bezpośredni wtrysk benzyny, co było kolejnym mega przeskokiem. A teraz? Żeby było jeszcze trudniej, to połączyli bezpośredni wtrysk benzyny z pośrednim wtryskiem benzyny i jeszcze turbinę, a czasami dołożą do tego hybrydę. I musimy sobie z tym dawać radę, żeby ludziom było taniej. Bo rząd nie pomoże. My pomagamy. Założyliśmy instalację gazową KM Enevo Skydirect. Po co? Po to, żeby nie palić 10-12 litrów benzyny, tylko żeby palić 11-13 litrów gazu plus litr benzyny. I to nam się udaje. Przejeździłem tym Lexusem 200 km i spaliłem 25 litrów gazu plus 2,5 litra benzyny. Tak więc bardzo dobry wynik, ja jestem zadowolony. Klient w tej chwili przyjechał do nas na pierwszy przegląd po 1000 km, potestował, auto jeździ prawidłowo, teraz będzie testował jeszcze spalanie, bo musieliśmy podregulować nieco poziom tankowania do zbiornika gazowego, a zbiornik całkiem duży. System dualny, tak jak Wam na początku powiedziałem, czyli dwa wtryski benzyny na każdy cylinder, bezpośredni i pośredni. I my dołożyliśmy do tego trzeci wtryskiwacz gazowy. I wyobraźcie sobie, że ten jeden wtryskiwacz gazowy jest w stanie zrobić to samo, co robią wtryskiwacze benzynowe, bezpośredni i pośredni. I jeszcze robi to taniej. To opłaca się jeździć na benzynie czy na gazie? Ja uważam, że na gazie. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, ile kosztuje taki specjalny system KM Enevo Sky Direct Dual, a właściwie KM Enevo Sky Dual, bo on już nie ma w nazwie Directa, tylko Duala, to zapraszam na naszą stronę internetową, do której link znajdziecie tutaj w opisie, a tu widzicie formularz, po wypełnieniu którego dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa do takiego Lexusa z dualnym systemem wtrysku, który ma 245 koni mechanicznych. Całkiem sporo jak na taki samochód, całkiem fajnie jedzie, a teraz jeszcze do tego tanio. Tyle, co miałem do powiedzenia o tym, co pod maską, chociaż może pokażę Wam tylko to, co zamontowaliśmy. Reduktor, elektrozawór gazowy z filtrem fazy ciekłej, tutaj filtr fazy lotnej, a sterownik gdzieś tam z tyłu schowany, a tu złącze diagnostyczne, pod które jeszcze jesteśmy podpięci, żeby skalibrować wskazanie poziomu gazu, żeby po zatankowaniu do pełna pokazywało pełno, a nie mniej. Zapraszam teraz do środka, bo tam jest naprawdę bardzo ładnie. Tak nasz biało-perłowo-biały Lexus prezentuje się z profilu. Prawda, że ładnie? A w środku jest jeszcze ładniej. Co ciekawe, moje dwa ulubione kolory są skontrastowane na tych fotelach. Biały z czarnym. Co prawda nie jest to taki prawdziwy biały jak perła jak z zewnątrz, ale jak na tapicerkę taki kremowy jest bardzo, bardzo fajny. Patrzcie, wentylowane fotele z możliwością podgrzewania bądź chłodzenia poprzez te dziurki, przez tą perforację. Bardzo fajna, powiedzmy, że bardzo fajna skrzynia biegów, bo to jest ta bezstopniowa trochę, taka bez, dla mnie niezbyt sportowa i myślę, że ona zabiera temu silnikowi, temu autu większość przyjemności z jazdy i większość tej mocy. Nie czuć tych 240 koni właśnie przez tą skrzynię biegów. Ja przynajmniej tego obstawiam i takie są moje wrażenia z jazdy. Analogowy zegarek Lexusa. Tutaj system ogrzewania i wentylacji, tutaj to, co mówiłem, czyli ogrzewanie i chłodzenie foteli, a tutaj deska rozdzielcza prawie w pełni analogowa, tylko na środku taki wyświetlacz, a my zamontowaliśmy po lewej stronie na dole przełącznik benzyna-gaz, który w tej chwili mruga, informując nas o tym, że jesteśmy jeszcze na benzynie, ale dopiero po rozruchu silnika zacznie jeszcze przez chwilę mrugać, będzie to oznaczało, że reduktor jest już rozgrzany, a teraz przestał mrugać i zaczną pokazywać wskaźnik poziomu gazu w zbiorniku,
który zamontowaliśmy w miejscu koła zapasowego i muszę przyznać, że udało się nam założyć całkiem sporych rozmiarów baniak. A jak Wam się podoba to wnętrze? Dla mnie naprawdę bardzo fajny kontrast tej białej i czarnej tapicerki. Nie będę celowo tego nazywał skórą, bo to tak nie do końca jest. Chociaż ten kremowy wydaje się być jakby skóra, reszta to bardziej plastik. Tutaj też nie bardzo. Zapraszam Was teraz do zbiornika. NX200 T z charakterystyczną lampą i bagażnik. Jak na SUV-a przystało, niezbyt wielkich rozmiarów. Niestety SUV-y są wielkie z zewnątrz, ale w środku w bagażniku nie bardzo, ale pod podłogą bagażnika już ten SUV akurat jest całkiem spory, bo udało nam się zmieścić 78-litrowy zbiornik. Można do niego zatankować 68 litrów, co widzicie w tej chwili tutaj na przebitce, jak byliśmy przed chwileczką tankować, żeby poprawić poziom tankowania tego zbiornika. 68 litrów to już całkiem dużo, powinno wystarczyć na przejechanie przynajmniej 500 km, a może i 550 albo nawet 600, jak się będzie elegancko, grzecznie jechało, a po przejechaniu tego odcinka na stację i można zatankować sobie oczywiście do tego wlewu, a nie do tego. Chociaż do tego też trzeba będzie co jakiś czas tankować, bo auto, tak jak mówiłem, jest na pośrednim i bezpośrednim wtrysku benzyny i ten bezpośredni wtrysk benzyny musimy chłodzić, musimy wentylować, musimy przedmuchiwać, żeby wtryskiwacze benzyny te bezpośrednie się nie zapiekły i żeby pracowały cały czas bez problemu. Jak Wam się podoba taki Lexus, a szczególnie jak Wam się podoba taki Lexus w perspektywie jazdy na gazie? Jak Wam się zatem podobał dzisiejszy film? Jeżeli ok, to kciuk w górę. Zapraszam na nasz kanał częściej, koniecznie z subskrypcją, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania do nowoczesnych, uturbionych, dualnie zasilanych silników benzynowych. Do zobaczenia przy kolejnych realizacjach, między innymi z BMW X1 trzycylindrowym, który tam widzicie i szykuje się do jazdy próbnej.